Dzień dobry, dzisiaj gościem OX.pl jest pani Krystyna Drobek, laureatka najpiękniejszego ogrodu w Cieszynie, można by tak powiedzieć. O, nie za bardzo, są bardzo ładne, obok zresztą jest też podobny ogród. Ale kilka tych konkursów, kilka edycji było już wygranych. Tak. Co to były za konkursy? Na najpiękniejszy ogród. A jak to się zaczęło, że pani pomyślała, że tu będzie ten ogród, ten raj prawie, że? Po prostu chcieliśmy upiększyć. Nie za bardzo nam podobający się ogród. I mąż pomagał jakoś tutaj w nasadzeniu, czy bardziej towarzystwo jakieś? Jak to wyszło? Mąż z sąsiadem wzięli się za przeróbkę i krok po kroku taki powstał obiekt. I jakie to są rośliny? Oj, najróżniejsze. Niektóre są bardzo ciekawe. Mamy jałowiec Sabinę, który gdyby nie był przycinany, to ten przed nami, to chyba byłby od płotu do płotu. I pani to sama przycina? Nie, wnuk. Wnuk przycina, jego to bawi, on kształtuje, a mi się to podoba. A czy jakiś ogród był takim wzorem dla państwa w kształtowaniu tego? Byliśmy we Wrocławiu, byliśmy w różnych ogrodach w Czechach, na Słowacji, z Towarzystwem Miłośników Ogrodnictwa z Cieszyna i tak to się zaczęło. Od małych roślinek, bo to, co tu wyrosło, to były małe egzemplarze. I ile już lat ma ten ogród? Od 2000 roku. I to jest magnolia, nie? Tak, tak? Magnolia. Magnolia, która po raz drugi zakwita. No właśnie, mamy sierpień i magnolia po raz drugi zakwita. Szlakiem cieszyńskich magnolii możemy tutaj zaprosić państwa. A co jest trudnego na pewno w uprawianiu? Czy jakieś rośliny wymagają specjalnego traktowania? Wszystkie. Niestety. Wymagają opieki i zainteresowania. Podlewanie, plewienie, spulchnianie gleby, nawożenie, odchłaszczanie i tak dalej, i tak dalej. Kto ma ogród, to wie, jakie są prace w ogrodzie. No tak. I pani tutaj przychodzi też wypić jakąś herbatę w cieniu, czy nie za bardzo? Ja stale jestem. Pani tu mieszka po prostu. Ja tu mieszkam i robię to, co jest na bieżąco potrzebne. Właściwie już nie sama, bo niestety lata lecą, ale przychodzi mi pani raz w tygodniu na 4 godziny i dopracowała. To znaczy wnuk Wojtek, który jest geodetą w Krakowie, co 2 tygodnie przyjeżdża i jego bawią rośliny, które może kształtować. No dobrze, trzeba uprawiać nasz ogródek. Pani Krystyna Drobek była naszym gościem. Gratulujemy tych wszystkich edycji wygranych i w tym roku podejrzewam, że też będzie pani startowała. Nie. Po prostu nie. Towarzystwo przyjeżdża, znaczy komisja przyjeżdża, ale jest ograniczona ilość wyróżnień. Zresztą mój ogród był też w czasopiśmie Mój Piękny Ogród. Tak. I też w Cieszynie zdjęcia są i można zobaczyć. Bardzo dziękujemy za rozmowę i do zobaczenia w ogrodzie. Dziękuję. Do zobaczenia.